Monika Gering, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie marszałku, przed Panem ważny dzień, 15 czerwca, gala inauguracyjna. Łódzka kolej aglomeracyjna rusza. Ruszamy 15 czerwca. Ten pierwszy pociąg kursowy będzie jechał z Sieradza do Łodzi, rusza o 5.03, zabierając pasażerów. O 10.00 spotykamy się w Łodzi na dworcu Łódź Kaliska, konferencja prasowa i o 10.30 przejazd do Sieradza. Zabieramy po drodze samorządowców, którzy są zainteresowani tą inwestycją, po drodze w Pabianicach, Łasku, z Duńskiej Woli. To będzie niedziela, będą się odbywały pikniki. Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w Sieradzu zwiedzanie Starówki, piknik nad Wartą. Sieradz chce być gościnny. Mam nadzieję, że to będzie propozycja przyjemnego dnia dla pasażerów. Wozimy w tym dniu bezpłatnie. Pociągi zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy będą wozić podróżnych. Serdecznie zapraszamy. Projekt rusza po kilku latach. Mamy pierwsze 6 pociągów w regionie z certyfikatami. Możemy wozić pasażerów. Otworzyliśmy kasę z biletami na dworcu Łódź Kaliska. Bilety okresowe są dostępne w sieci sprzedaży łódzkiego MPK. Również w Zgierzu będzie można od 13 czerwca, wtedy uruchamiamy sprzedaż biletów, kupować bilety okresowe na przejazdy po 15 czerwca. Mam nadzieję, że ruszymy sprawnie. Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest przygotowana. Wczoraj, otwierając kasę, mieliśmy nawet okazję zobaczyć kolejarskie mundury właśnie w wydaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Chcemy, by to była komfortowa podróż dla pasażerów. Zaczynamy przecież tą strefę wspólnego biletu budować od Zgierza, Łodzi, Pabianic. Za chwilę dołączą te miasta łącznie z Sieradzem na tamtym kierunku, a mam nadzieję, że w trakcie wakacji połączymy wszystkie miasta przewidziane w połączeniach kolei aglomeracyjnej na tych kierunkach z Łodzi do Kutna, do Łowicza, do Koluszek i właśnie do Sieradza. Będziemy stopniowo ten system uruchamiać. Na koniec roku będzie 20 szynobusów, tyle ile kupujemy w firmie Stadler, i to zagęszczenie pociągów, bo na tych torach będziemy przecież lokalnie współpracować z przewozami regionalnymi. To zagęszczenie pociągów będzie możliwe, aby w godzinach szczytu pociąg był co najmniej raz na pół godziny. W tych pozaszczytowych godzinach zakładamy godzinne odstępy między pociągami, ale myślę, że komunikacja między oddalonymi od Łodzi miejscowościami a Łodzią jest istotna i dla pracy, i dla nauki, i dla odwiedzania specjalistycznych placówek zdrowia, a myślę, że też po prostu dla mieszkania. Chcielibyśmy ten potencjał regionu łączyć, integrować, a dzięki dobrym połączeniom też wzmacniać. Zgierz jeszcze troszeczkę musi poczekać, zanim kolej przyjedzie do Zgierza, bo to będzie około sierpnia, września na przełomie. Kolej aglomeracyjna, tak, bo tak. Przewozy regionalne ze wspólnym biletem i tym porozumieniem, które mamy w tej chwili między przewoźnikami kolejowymi, będzie już dostępna dla mieszkańców Zgierza również. To jest nowa jakość też życia dla mieszkańców, mniej korków. Zachęcamy też, żeby mieszkańcy przesiadali się właśnie z własnych samochodów do kolei szybciej, bezpieczniej, wygodniej. Czy też do Pana dochodzą sygnały u nas w Zgierzu dwa dworce praktycznie zostały nowo zrobione i zostały od razu zdewastowane. Czy też tak się dzieje w innych miejscowościach, w Łodzi też? Mamy przykłady dewastacji przystanków. Przypomnę, że w ramach tego przedsięwzięcia Polskie Linie Kolejowe zmodernizowały prawie 20 przystanków w regionie. To się zdarza.
Próbujemy je dokładnie zabezpieczać, namawiamy do tego Straż Ochrony Kolei, namawiamy PLK i myślę, że po uruchomieniu kolei aglomeracyjnej, kiedy pojawi się więcej podróżnych, te dewastacje ustaną. Chociaż tak się dzieje na świecie, na całym świecie, trudno je wykluczyć, ale myślę, że będą sporadyczne, o ile w ogóle będą. Panie Marszałku, pozostaniemy jeszcze w temacie transportu. Mówiliśmy o łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Przejdźmy dla paktu dla Łódzkiego. Chcą Państwo starać się o pozyskanie też środków na budowę jednak S14, żeby powstała? Tak, pojawiły się dwa tematy. S14, ta zachodnia obwodnica Łodzi, istotne połączenie między Zgierzem przez Konstantynów do Pabianic, łączące autostradę A2 i drogę S8. Na tą drogę ekspresową w tej chwili jest przygotowywana dokumentacja. Według naszych informacji do końca tego roku powstanie dokumentacja. Trwają ciągle dyskusje między polskim rządem a Komisją Europejską na temat tych proporcji inwestowania w drogi, a w kolej. I myślę, że ten sygnał właśnie unijny, europejski, za pośrednictwem europarlamentarzystów należałoby wzmacniać, aby potrzebę drogi S14 w tym planie do roku 2020 widziano i zabezpieczano w środkach unijnych. Stąd ten postulat do europosłów, czy przyszłych europosłów, jak wtedy go formułowaliśmy. I myślę, że druga sprawa, jeszcze bardziej strategiczna, to koleje dużych prędkości, bo to był drugi temat tego paktu. Koleje dużych prędkości, które w planie sieci TNT, tej transeuropejskiej sieci transportowej, są widoczne. Jest tam ten nasz Y, czyli połączenie między Warszawą przez Łódź do Poznania i Wrocławia. I ten sygnał niewątpliwie należy wzmacniać dziś. Patrzymy tu w kraju troszkę sceptycznie na ten temat, bo jest wiele rzeczy do uporządkowania na kolejach. Istniejące szlaki do zmodernizowania, pociągi na pewno powinny jeździć szybciej, same inwestycje w tabor nie wystarczą, ale na pewno wyzwaniem strategicznym jest kolej dużych prędkości, bo ona będzie tak naprawdę łączyć Europę. Tutaj mamy partnerów w państwach nadbałtyckich. Oni chcieliby z Europą przez Polskę kolejami dużych prędkości jak najszybciej się połączyć, a myślę, że rozwój kolei u nas nie będzie możliwy bez wytyczania nowych szlaków, a korytarz dla kolei dużych prędkości to nowy korytarz, nowa linia kolejowa. Ona w tym początkowym okresie może być linią kolejową tradycyjną dla pociągów, które będą jeździły z prędkością 200 km na godzinę, tak jak niedługo będziemy jeździli z Warszawy do Krakowa czy do Katowic centralną magistralą kolejową. A za kilka lat, jeśli ktoś podejmie taką decyzję inwestycyjną, można te szybkie pociągi zamienić na pociągi dużych prędkości. Panie Marszałku, czy Zgierz, przekleństwem dla Zgierza jest to bliskie sąsiedztwo Łodzi, czy to jest szansa na sukces, szansa na rozwój? Myślę, że szansa na rozwój, taki pogląd w tej chwili jest powszechny właściwie i w Europie, i w świecie. Pokazywanie dużej aglomeracji z dużą liczbą mieszkańców to magnes dla inwestorów. Oni są takimi miejscami szczególnie zainteresowani, gdzie jest koncentracja mieszkańców. A poza tym no jest to łączenie potencjałów. Nie wszystko musi się wydarzyć w dużym mieście, czy też nie wszystko musi się wydarzać w tym mniejszym mieście. Uniwersytet czy Uniwersytet Medyczny w Zgierzu może mieć co najwyżej filię, a siedzibę już ma w Łodzi i warto z tego korzystać. Służba zdrowia wyspecjalizowana
pewnie będzie miała większe możliwości rozwijania się właśnie w dużej aglomeracji, a z kolei miejsca pracy mogą pojawiać się w Zgierzu, mogą tu dojeżdżać także łodzianie. Rekreacja jest naturalnym atutem Zgierza czy powiatu zgierskiego. Stąd myślę, że dziś konstruujemy pewne obszary, na których są mieszkańcy. Łatwość przemieszczania i komunikacji rośnie, stąd traci to znaczenie. Łączenie tych organizmów miejskich jest dziś naturalne i warto to robić. Łódzki obszar metropolitalny pomoże w rozwoju? Włączenie się też Zgierza, Zgierz się też do niego włączył i miasta, powiatu zgierskiego. Tak, ja mam nadzieję, że to będzie myślenie właśnie o wspólnych projektach, o tym, co robić wspólnie i jak się nawzajem uzupełniać. Do takiego działania samorządy były zachęcane od wielu lat, miały zresztą taką prawną możliwość budowania związków, porozumień komunalnych, a dziś pojawiły się konkretne pieniądze, 213 milionów euro przeznaczonych właśnie na tą interwencję w obszarze metropolitalnym. To może być kilkanaście projektów, które rozwiązują problemy gmin. Trzeba je wspólnie wypracować. To powinien być wspólny pomysł, akceptowany przez wszystkich. Takie projekty, które dają dodaną wartość dla wszystkich, a nie takie, które rozwiązują gdzieś jakiś problem na niewielkim obszarze. Do tych mniejszych problemów są przecież ciągle regionalne programy operacyjne. Mamy ponad 2 miliardy euro, które na projekty wymyślane przez samorządy na całym obszarze naszego województwa możemy adresować, a specyfiką obszaru metropolitalnego powinno być podejmowanie działań, które rozwiązują te wspólne problemy. Jak marszałek województwa łódzkiego ocenia rozwój Zgierza i powiatu zgierskiego na przestrzeni ostatnich lat? Powiat zgierski jest dużym powiatem, jednym z największych w Polsce. Patrzyłem na statystykę absorpcji środków unijnych. To było bez mała 400 milionów złotych i tutaj powiat zgierski jest na drugiej pozycji za Łodzią, też przecież powiatem. I myślę, że to jest dobre miejsce świadczące o aktywności mieszkańców tego miejsca. Te duże miejscowości, takie jak Zgierz, stolica powiatu, sąsiednie Aleksandrów, tutaj dynamika rozwoju przedsiębiorczości rośnie. Statystyki, jeśli chodzi o bezrobocie, poprawiają się. Taka jest tendencja i to cieszy, bo z tym mieliśmy kłopot nie tylko w powiecie zgierskim, ale w całym regionie. Teraz ożywienie gospodarcze, liczba bezrobotnych maleje, zwiększa się liczba zatrudnionych, ale też inwestycje, które są realizowane, służą temu regionowi. Myśmy podjęli interwencje na drodze 708 od Ozorkowa do Brzezin, kilkadziesiąt kilometrów zmodernizowanej zupełnie drogi, bez mała 100 milionów złotych ze środków unijnych zaangażowanych w tą 130-milionową inwestycję. Nowa jakość, można dziś w wygodny sposób objeżdżać równolegle do autostrad tą dużą metropolię. To też duża aktywność przedsiębiorców, patrząc na statystyki wsparcia unijnego. Widać, że ten powiat to miejsce funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i sięganie po środki inwestycyjne na rozwój firm, ale również na te środki, które wspierają tą strefę B+R. To obszar interwencji realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. Program wsparcia dla rynku pracy objął ponad 4700 osób, które
były intensywnie szkolone na kursach zawodowych, uzupełniających, miały swoich trenerów, dostawały wsparcie na podejmowanie pracy, otwierając nawet swoje własne firmy. Będziemy ten program kończyć w 2014 roku, a uruchamiać środki wsparcia z nowej perspektywy. I mam nadzieję, że to będzie jeden z dużych, wzorcowych programów. Zaangażowaliśmy tutaj prawie 50 milionów złotych, pokazujących skuteczność tej interwencji. Myślę też, że rośnie tutaj w Zgierzu liczba obiektów sportowych, rekreacyjnych. Budujemy hale przyszkolne i w samym Zgierzu, i w sąsiednim Aleksandrowie. Miałem okazję pojawiać się właśnie przy okazji otwarć Orlików czy hal lekkoatletycznych i boisk związanych właśnie ze sportem dedykowanych dla młodzieży. Dzieje się wiele. Mamy tutaj przecież też nasz szpital wojewódzki, ważny w tej części województwa. Inwestujemy w tym szpitalu i mamy nadzieję, że jego konkurencyjność i jakość świadczonych usług będzie wzrastać. Powiat Zgierski łączy w sobie z jednej strony duże miasta, ośrodki związane z przedsiębiorczością, przemysłem, myślę tutaj o Zgierzu, Aleksandrowie, a z drugiej strony mamy wspaniałe tereny rekreacyjne, Sokolniki, gmina Zgierz, Roguźno, czy obrzeża Aleksandrowa, miejsca, w których warto bywać. Wspólnie ze starostą panem Kozaneckim 2 lata temu zachęcaliśmy nawet w Kazachstanie do zauważenia powiatu zgierskiego jako miejsca, w którym można inwestować w przemysł i w którym można korzystać z rekreacji. Myślę, że taki wizerunek jest potrzebny do budowania i propagowania, bo to szansa na przyciąganie inwestycji. Miasto Tkaczy dostało od nas wsparcie, druga transza promocyjna dla pokazywania tego miejsca z tradycjami zrewitalizowanego, gdzie życie toczy się w innej formule, ciekawej, łączącej kulturę, rzemiosło i pokazującej tą charakterystyczną dla Łódzkiego zabudkową zabudowę. Mam nadzieję, że mieszkańcy tego powiatu, którzy chcą przecież tu mieszkać, bo obserwujemy, że ta demografia jest neutralna dla powiatu zgierskiego, nie ubywa tak jak gdzie indziej mieszkańców. Mieszkańcy powiatu zgierskiego, mam nadzieję, że tak jak dotąd będą mieć dobre pomysły i pracować, aby zapewniać sobie tutaj dobrą jakość życia. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję też państwu za uwagę. Dziś moim państwa gościem był marszałek Witold Stępień. Dziękuję.